W momencie, kiedy dowiedziałam się, że nie będę już mogła mieć dzieci, wpadłam w panikę. Ida Kurpińska przed kilkoma laty usłyszała diagnozę, rak szyjki macicy. Potraktowała to jak wyrok, ale ostatkiem sił postanowiła zawalczyć o zdrowie. Udało się. Dziś swoimi doświadczeniami dzieli się z młodymi ludźmi w całej Polsce. Założona przez nią organizacja Kwiat Kobiecości spotkała się z gimnazjalistami z Lotnika. Chciałabym już ja, jako zielonogórzanka i szefowa zielonogórskiej organizacji, jak najwięcej szkół w Zielonej Górze odwiedzić właśnie z tą tematyką prozdrowotną. W szkołach zespół Kwiatu Kobiecości porusza tematy związane z anatomią, ginekologią i seksualnością. Kobiety nie wiedzą, gdzie mają jajniki, gdzie jest macica i tak dalej, i tak dalej. Także staramy się to im przybliżyć, ale również mówimy o chorobach przenoszonych drogą płciową, tutaj w kontekście wirusa HPV. Takie spotkania po to, by uświadomić młodym kobietom, że jedynym sposobem, by wcześniej wykryć obecność wirusa HPV, są regularne badania. Każda aktywnie seksualna kobieta powinna pamiętać o tym, żeby raz w roku od momentu rozpoczęcia właśnie aktywności wykonywać badanie cytologiczne. Program Młoda i Zdrowa zachęca młodych ludzi do oswajania tematyki dotyczącej edukacji zdrowotnej, otwiera młodzież na tematy wstydliwe i krępujące, wykazując kontrast pomiędzy wstydem a dbałością o własne życie i zdrowie. Poza tymi spotkaniami mamy jeszcze takie zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. I tam właśnie nauczyciele tłumaczą nam te rzeczy, co dzisiaj panie. Edukacja seksualna w polskich szkołach wciąż jednak kuleje, a przygotowanie do życia w rodzinie jest realizowane w minimalnym zakresie godzin. Coraz więcej osób uprawia seks, a czasami mało kto wie, jak to robić i co jest dla nas bezpieczne, a co nie. Tak? Bo raczej się w domu o takich rzeczach nie rozmawia, bo rodzice... w szkole raczej też, ale to jest taki, widzę, wyjątek. Ta wyjątkowa edukacja zatacza coraz szersze kręgi. Przez ostatnie 7 lat działalności Kwiat Kobiecości spotkał się z ponad 15 tysiącami nastolatków.